Ola Koźlek, ze mną jest Skrzypas. Witam serdecznie. To trzeba tak zacząć, jak tam chłopie? Jak tam kobieto, wstałaś? Już wstałaś, widzę, że wstałaś, dobrze. A to jak, wyspany? Tak, wyspany. Taka pogoda akurat jest sprzyjająca spaniu. Także pospałem jeszcze w dzień, trochę pospałem. Także jest okej. Jak spędzasz ten ostatni dzień przed walką? Jakie masz plany na jutrzejszy poranek? Jak to będzie u Ciebie wyglądało? U mnie nic się nie zmienia ogólnie. Cały czas to samo, rano wstaję, jem śniadanie, potem sobie jeszcze coś poleżę, poglądam telewizję, zjem obiad, wypiję kawę. Nic nadzwyczajnego. Jakbyś miał ocenić Wasz konflikt z Super Mariem od 1 do 10, jaka to jest skala? No to jest już grubo, bo tam 10 w sumie, bo to już wyzwiska tam dosyć spadały. Ja powiem tak, ja musiałem wejść w jego świat i zniszczyłem go jego bronią, bo ja ogólnie jestem osobą kulturalną, ale nie mogłem sobie pozwolić, żeby po prostu ktoś mi tak jechał na moją osobę, więc mówię, musiałem zejść do jego poziomu, żeby pokonać go jego bronią, nie? A jakie były wypowiedziane przez niego słowa, które cię najbardziej jakby uderzyły i zabolało cię to? Wyzywał mnie od debili, od idiotów, od takich tam, poruszał kwestie mojej twórczości TikTokowej w sposób taki wulgarny, gdzie sam nie robi, powiem tak, ja odgrywam jakieś chociaż role, różne, tego jest mnóstwo. On tylko macha sztangą i to jeszcze w czerwonych majtkach gdzieś się tam pokazuje na tych TikTokach. Także moim zdaniem to jego twórczość do mojej to nie dorasta mi do pięć, jeżeli chodzi o inwencje twórcze. Także no chodziło właśnie też o tą twórczość moją, że to mu się nie podoba. Nie? Ogólnie mnie to nie interesuje, że mu się to nie podoba. To jest jakby jego problem, tak? No i od tego się zaczęło, nie ogólnie. Bo ja ogólnie nie miałem o nim żadnego złego zdania. Ja jego osobę neutralnie traktowałem, nawet w sumie nie oglądałem jego twórczości nigdy. Gdzieś tam mi raz mignęła jakaś rolka z nim. Także ja do niego ogólnie nic nie miałem, bo różne są każdy coś sobie tam tworzy. Ważne, żeby nie robić nikomu krzywdy swoją twórczością, ale mówię, on zaczął, nie? On zaczął, więc ja skończyłem. A czy ty widziałeś ostatnią walkę Super Maria? No widziałem. No nic nadzwyczajnego. W sumie cały czas jakieś tam, trudno to nazwać zapasami, przeleżeli na sobie jeden na jednym, drugi na drugim i ogólnie nic tam ciekawego nie było pokazane, bo stójki to chyba tam w ogóle nie było, z tego co pamiętam. Nawet byłem w Warszawie na tej gali. 3 rundy praktycznie przeleżane były, nie? Nic takiego, co by mogło mnie w jakiś sposób zainteresować zbytnio. W sumie ta walka taka była słaba dosyć. I masz jakiś taki upatrzony już jego słaby punkt, który będziesz uderzał? Wiesz co, a kiedy ten wywiad będzie pokazany? Dzisiaj albo jutro. Nie, no to jak dzisiaj to nie... No ma słabe punkty, ogólnie ma mniej... Czyli jest ich więcej niż jeden. Tak, ma mniejszy zasięg ode mnie, jest niższy, jest lżejszy. Ale wiadomo, to jest walka. To jest walka. Mike Tyson miał niespełna 1,80 m, a powalał dwumetrowców, tak siłą ciosu. On akurat tej siły nie ma, ale mówię, to jest walka. Jeden zabłąkany cios. I po prostu może to się różnie skończyć, tak? Można walkę wygrywać, a ktoś po prostu rzuci gdzieś cepem, nie ma tej koncentracji, gdzieś się dostanę ten zabłąkany cios, takiego fafluna, ale raczej będę czujny, żeby takie coś nie było. Siłą to raczej mnie nie zaskoczy, raczej silniejszy to on ode mnie nie jest. Jedynie to musiałbym uważać właśnie gdzieś na jakieś cepy. Bo będzie pewnie cepami rzucał, nie? Będę musiał być na to wyczulony, żeby się nie złapać na takiego właśnie fafluna. No właśnie, bo ty mówisz ciosy i mi się nasuwa tylko jedno pytanie, bo w poprzedniej walce Super Mario na wywiadach mówił, że właśnie jego następny przeciwnik, że on jest już gotowy na ciosa, na Ferreriego nawet, nie? A skończyło, że nie wychodzisz z nim. Ty oczywiście nie, że ci tutaj jakoś odejmuje czy coś, ale właśnie jak ocenisz ten poziom
na który on już chciałby wejść, powiedzmy, że takich już typowych sportowców, jak chodzi na przykład właśnie o Amadeusza, a tutaj jednak dostaje ciebie i ty też nie jesteś jakby takim no, mega łatwym wyzwaniem, ale czy on się tak nie porywa trochę z motyką? Wiesz co, to tak jak mówię, ja też nie walczyłem nigdy jeszcze, mówię, trening treningiem, tak? Walka walką, tak? Znam osoby, gdzie tam fajnie na treningach walczą, a chodzi co do walki i nie pokazują tych swoich umiejętności. Ja myślę, że pokażę ten swój charakter, chłodną głowę i jednak, choć to będzie moja pierwsza walka, bo też nie jestem najmłodszy, mam 39 lat, że jednak go tam pokonam. Tymi moimi umiejętnościami są na tyle wystarczające na niego, że jednak go gdzieś tam przełamie, nie? A widzisz już następnego przeciwnika dla siebie? Wiesz co, ja jestem w tym świecie freak fightów ogólnie świeży. To jest moja pierwsza walka. Stoczę tą walkę. Zobaczymy, co będzie. Nie wybiegam nigdy w przyszłość. Co los przyniesie, to albo to wezmę, albo tego nie wezmę. Także zrobię tą walkę, a potem zobaczymy, co los przyniesie, nie? Jakieś nowe. Jestem otwarty na jakieś następne pojedynki, czemu nie? Ale nie mam upatrzonego jakiegoś takiego konkretnego rywala, nie? Jeszcze się nad tym nie zastanawiałem, teraz się koncentruję ogólnie na mojej pierwszej walce. Ale kontrakt masz podpisany na tą walkę, czy jednak zostajesz trochę dłużej w cloud? Wiesz co, ja mam podpisany kontrakt ogólnie na 3 walki, aczkolwiek może być tylko jedna stoczona lub dwie. To zależy od włodarzy, nie? Jest jakiś tam aneks chyba w tej umowie, że mogę stoczyć 3, a wcale nie muszę, nie? Jeżeli nie będą chcieli, żebym na przykład toczył kolejne pojedynki, nie? Ale myślisz, że nie będą chcieli? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Bo mówię, nie zastanawiam się nad tym, jeszcze nawet nie poruszałem tego tematu. Stoczę tą walkę, wtedy odezwę się do menadżera i wtedy zobaczymy, jak oni ocenią mój występ, czy ja im się spodobam, czy ja im się nie spodobam. Ogólnie mówię, mam na 3 walki mam kontrakt, nie? No właśnie, no bo cały udział właśnie w takiej gali, no to są i konferencje, i później właśnie walka, jak ty wypadasz. I na konferencjach jak oceniasz swój występ? Bo było trochę dymów między wami, także myślisz, że jest to ponad tą normę? Wiesz co, nie, ja nie lubię ogólnie takiego czegoś, nie? Takich, dla mnie to jest taki cyrk trochę, te takie wyzywanie się, nie? Nie przepadam za takim czymś. No byłem zmuszony po prostu podjąć rękawice i wejść w te wyzwiska, nawyzywać się, tak, bo ogólnie ja taki nie jestem. Ja, czemu zmuszony? No bo musiałem mojemu rywalowi jakoś odpowiedzieć, nie mogłem siedzieć cicho jak myszka, a on naskakuje na mnie, na moją twórczość i tak dalej, tak? I tam mówię, wulgaryzmy padły, więc się odpaliłem. Czyli wymuszona walka? Nie wymuszona walka, wymuszone moje zachowanie na konferencjach. Takie, że się musiałeś unosić. Tak, wulgaryzmy padały, tak? A walka nie. Walka jest po prostu takie zestawienie nastąpiło. Ja się zgodziłem. I tu nie ma nic, wiesz. Jakby do rzeczy, czy ja się zastanawiałem nad tym rywalem, nie? Po prostu chciałem go, bo on chciał mnie. No i tak jest. Ale był proponowany ci ktoś inny? Tak, był inny rywal, ale nie będę o nim mówił, bo no chyba nie wypada w sumie, nawet nie wiem, czy mogę. Czyli o kim? No był ktoś inny, który nie chciał walczyć. Czemu nie chciał i kto? No bo powiedział, że jestem chyba za mocny dla niego. Nie chciał w MMA, potem chciał w K1, potem już w ogóle nie chciał. A kto? No ja nie mogę powiedzieć, bo nie wiem, czy to ogólnie są potwierdzone informacje, nie? Mi to powiedział menadżer. A jakbyś miał go opisać w 3 słowach? No, gościu tańczy. A czy to sekwenta? No nie mogę powiedzieć. Muszę popatrzeć w kamerę i powiedzieć, że nie możesz. No nie mogę powiedzieć. Wiem, ale nie powiem. Okej, czyli potencjalny rywal jest, tak? No, to znaczy to miał być, ale on nie chciał. Więc, no, na poprzedniej gali, jeżeli mówimy o nim, to wbił się na scenę. On chciał z szalonym reporterem, Czarkiem czaruje. Nawet nie wiem. Miał być rywal inny, został ten. Dobra. Czyli podsumowując, na jutrzejszo wychodzisz, nie boisz się o swoją głowę podczas wychodzenia, że ci nie zadziała? Czy jesteś w 100% przygotowany mentalnie, fizycznie? Nie, wiesz co, przepracowałem solidnie 2 miesiące, okres przygotowawczy.
Na każdym treningu byłem, solidnie został przepracowany, tlen jest. Także nie boję się. Muszę zachować spokój, chłodną głowę. Wychodzę, nie podpalam się. Na luzie łapię luz, robię swoje. Nie idę na łapu-capu, na hura. Po prostu mam swoją jakby taktykę i myślę, że ona się sprawdzi, nie? Jasne. Ja ci bardzo dziękuję, życzę ci powodzenia. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie, kobieto. Żebyś mi była. Dziękuję, będę. Widzimy się po walce. Siema.